Smart home, czyli inteligentny dom z tymi trzema gadżetami za około 50 zł i internetem, to możliwe u każdego. W tym odcinku pokażę Wam w praktyce, jak skonfigurować taką uniwersalną wtyczkę do gniazdka, przełącznik, gdzie możemy samodzielnie wprowadzić i wyprowadzić przewody z napięciem, no i termometr który jest zasilany na baterie i do powieszenia w każdym możliwym miejscu. Te trzy gadżety można wykorzystać nie tylko w domu, w mieście, ale nawet i na wsi. W takich warunkach jak tu widać, czyli nieco spartańskich na odludziu, ja tego używam od ponad roku i chwalę. U mnie ta wtyczka znalazła zastosowanie m.in. w piwnicy, gdzie mam hydrofor z wodą i ogólnie też warzywa. W lecie służy mi do uruchamiania hydrofora zdalnie i mam pod to podpięte nawadnianie a w zimie do uruchamiania farelki, która mnie zabezpiecza przed tym żeby do piwnicy na przykład nie wszedł mróz i nie zamarzł ten hydrofor co więcej w zimie sterowanie tą farelką nie jest tylko na zasadzie włącz, wyłącz ale też skonfigurowane razem z tym termometrem a termometr jest o tyle fajny że oprócz aktualnej temperatury pokazuje nam także aktualną wilgotność w pomieszczeniu, a także prezentuje wszystko na wykresach w historycznym ujęciu. Możemy być też jeszcze bardziej smart i dodać sobie pewne sceny, a w zasadzie to pobawić się w programistę. If, czyli jeżeli nasza temperatura będzie mniejsza niż przykładowo 5,9 stopnia, wtedy chcemy, żeby nasza wtyczka. Zaczęła pracować, a tak jak powiedziałem, pod wtyczkę może być na przykład podłączony grzejnik i taką regułę automatyczną, jeżeli mniej niż 5,9 stopnia, wtedy wtyczkę włącz możemy sobie zaprogramować. Oczywiście nie możemy zapomnieć o wyłączeniu grzejnika, jeżeli ta temperatura będzie już odpowiednio wysoka, bo to musi działać zarówno jako włącz, jak i wyłącz. Natomiast ten przełącznik, mały przełącznik możemy schować sobie do puszki i podłączyć m.in. oświetlenie. Uruchamianie jest również zdalne bądź. Manualnie, ale możliwości jest zdecydowanie więcej, bo to może być uruchamiane również manualnie i podłączone do takiego przełącznika ze światłem. Moje gadżety pochodzą z AliExpress, a łączny koszt to około 50 zł, bo cena zależy od sprzedawcy. Przykładowe ceny, jak widzicie na ekranie, ale na AliExpress są one w tym przypadku najniższe, jakie znalazłem. Linki do poszczególnych produktów macie też w opisie pod filmem. A dodatkowo kody zniżkowe, gdyby ktoś był zainteresowany zakupem, bo to naprawdę przydatne i ciekawe gadżety. No i może teraz przejdźmy do ich konfiguracji w szczegółach. Konfiguracja tej wtyczki jest bardzo prosta. Wtyczek są ogólnie dwa rodzaje, w uproszczeniu oczywiście, bo firm jest kilka: 16A i 20A. U mnie akurat 16A. Konfiguracja z kilkoma aplikacjami. Ja akurat używam. Smart Life wtyczka wędruje do gniazdka. Ma ona też możliwość manualnego uruchomienia po prostu przez naciśnięcie tego przycisku obok. Jak widać, włączone, wyłączone, suszarka chodzi bądź zaprogramowania i tu przejdziemy już do aplikacji. Na początek przez około 5 sekund przytrzymujemy włącznik, a zacznie nam szybko migać światełko i następnie możemy przejść do dodawania urządzenia. Klikamy plusika u góry, następnie dodaj, wyszukujemy gniazdko elektroniczne. Aplikacja jest też na tyle mądra, że sama będzie nam wyszukiwała urządzenia, które są w pobliżu. Pod warunkiem, że mamy włączone Wi-Fi GPS-a i Bluetooth, -a. jeżeli tak się dzieje, Czasami uda się, że wszystkie urządzenia w okolicy zostaną znalezione, jeżeli nie zostaje nic znalezione, wyszukujemy zgodnie z instrukcją, u mnie po prostu gniazdko elektroniczne. Tu podajemy dane do Wi-Fi, następnie dostajemy krótką instrukcję, jak to podłączyć, czyli to co wspominałem o wyłączeniu, zresetowaniu, no i gdy miga nam dioda, przechodzimy dalej. Dioda u mnie miga szybko klikamy szybko, od razu znalazło nam urządzenie, które chcemy. W tej chwili trwa instalowanie, a w zasadzie dodawanie. Gdy nam wyszuka, od razu możemy sobie zmienić na dowolną nazwę, po prostu nazwijmy to wtyczka. No i w zasadzie możemy już działać. Jak widać, wpadło ono na listę dostępnych urządzeń po kliknięciu. Suszarka działa i o to chodzi. Ustawień jest bardzo dużo, możemy sobie wybrać różnego rodzaju timery, czyli np. odliczanie po jakim czasie ma się włączyć bądź wyłączyć urządzenie możemy także ustawiać konkretne plany, jeżeli chodzi o dni tygodnia, godziny włączenia, wyłączenia czy nawet różnego rodzaju inne ustawienia związane m.in. z czasem kalendarzowym, czy automatycznie kiedy wschodzi bądź zachodzi słońce. Bardzo przydatną funkcją tego wtyczki jest też monitorowanie zużycia energii. Tu widzicie ekran, gdzie, jeżeli urządzenie jest włączone, to pokazuje, ile dzisiaj złożyliśmy, ile aktualnie zużywamy, napięcie, no i też sumarycznie, ile historycznie ta wtyczka zużyła. Nie tylko sumarycznie, ale także w konkretnych dniach jest to pokazane na wykresie. Więc, bardzo też fajna opcja do monitorowania, między innymi, zużycia. Widać styczeń. Kiedy u mnie pracował grzejnik w piwnicy, no i to zużycie było naprawdę momentami duże konfiguracja termometru również trudna nie jest. Ja mam dwa modele, z których korzystałem, różnią się niuansami, ale trzeba też zwracać uwagę, żeby to był koniecznie czujnik w oparciu o Wi-Fi, bo też są takie termometry, które mają tylko i wyłącznie łącze Bluetooth. Ja polecam te, które łączą się z Wi-Fi. Do termometru jest załączona instrukcja, gdzie krok po kroku w języku angielskim oczywiście mamy jak ten termometr skonfigurować. Na drugiej stronie mamy też Wstępnie opisane możliwości alarmu itd. Tak tak to co? Konfigurujemy. Dwie bateryjki 3AA, czyli te małe paluszki, wystarczają na kilka ładnych tygodni pracy. Gdy światełko zacznie nam szybko migać, na liście dostępnych urządzeń szukamy sobie czujników ochrony, następnie czujnik temperatury i wilgotności Wi-Fi. Również możemy sobie dalać dowolną nazwę, niech to będzie temperatura. U mnie ta wtyczka, ten czujnik, pracował już wcześniej, ale jak widać, w tej chwili go zresetowałem. Pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu i aktualną wilgotność. Historycznie na wykresach, jeżeli mamy długo podłączony ten termometr, również możemy sobie oglądać, jak to przekładało się dzień po dniu. Co więcej, możemy sobie ustawić alerty, jeżeli chodzi o temperaturę, czyli na przykład, jeżeli temperatura będzie się zbliżała do 1,7 stopnia, bądź przewyższała 19,3, wtedy przyjdzie nam powiadomienie. Z kolei podłączenie tego małego przełącznika do puszkowego. Wymaga od nas już troszeczkę zabawy z elektryką. Jak widać, wejście jest kilka. Ja mam przygotowany tu po prostu przewód z styczką, ale najlepiej, gdyby to był drut instalacyjny, taki jak macie przy podłączeniu żerandoli czy po prostu gniazdek. No i dla demonstracji po prostu halogen LED i na szybko podłączamy. Wprowadzamy sobie na szybko przewody zgodnie z oznaczeniami L-In, czyli przewód z napięciem, L-Out, przewód. Z napięciem, które idzie do odbiornika, N-IN neutralny, N-OUT neutralny do odbiornika. Mamy jeszcze przełączniki S, czyli switche, ale to już dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Mina teraz na szybko wystarczy. Tu zostaje żyła e, z uziemieniem, ale ją podłączamy, jeżeli mamy. U mnie akurat tafteczka tego nie obsługuje. Włączamy do prądu. W tej chwili nie jest włączony jeszcze skonfigurowany przycisk ale żeby się upewnić, że to w ogóle działa, możemy go również ręcznie uruchomić. Świeci, świeci. A teraz konfiguracja. Proces dodawania i konfiguracji w zasadzie niczym nie różni się od wcześniejszej wtyczki. Również zaczynamy od przytrzymania i zresetowania urządzenia. Następnie przechodzimy do aplikacji, klikamy plusa, dodaj i akurat tu, o jak widać, od razu nam automatycznie aplikacja znalazła urządzenie, więc lecimy dalej. Dane do Wi-Fi zostały już automatycznie wprowadzone ze względu na konfigurację wcześniejszych wtyczek. Trwa dodawanie, które zajmuje kilka, kilkanaście sekund. Myślę, że nie więcej. I już po chwili możemy się cieszyć naszym przełącznikiem. Ja nazwy nie zmieniam. Od razu przechodzę do włączenia bądź wyłączenia. Ciach, działa i to ostro. Ciach, działa. Jak widać interfejs jest nieco inny. Ale też oprócz prostego włącz i wyłącz... Mamy timer z możliwością ustawień różnorakich, jeżeli chodzi o odliczanie czasu. Nie mamy tu monitoringu, jeżeli chodzi o zużycie, ale mamy jakieś dwa ustawienia, z którymi jeszcze trzeba będzie się dokładniej zapoznać. Te dwa gadżety obsługują akurat napięcie od 100 do 240 V, ale takie przełączniki występują też w wersji 12V, jak widać na załączonym ekranie też nie kosztują dużo jak ktoś by chciał jakieś ledy podłączyć czy coś w tym stylu albo wykorzystać taki starszy akumulator jak ja mam czyli jeżeli nie mamy gdzieś prądu to po prostu pod to podłączamy router ledy i na kilka dni mamy zdalne sterowane odświetlenie bądź wykorzystać przetwornicę u mnie przetwornica również z Aliexpress akurat za około 170 zł 12V o dosyć solidnej mocy, no bo na to też mam pomysł i myślę, że z tego wykonam sobie fajny projekt docelowy. Będzie to też zabezpieczenie przed ewentualnymi brakami prądu. Gdyby ktoś był ciekawy, co ja z tego wyczoruję, to oczywiście zapraszam na odcinki siedlisko Reanimacja.